zapraszam dzisiaj na cały tydzień śniadań, czyli co jadłam w ciągu tygodnia. Śniadanie to zdecydowanie mój ulubiony posiłek w ciągu dnia. Wszystkie dokładne przepisy są na dole w opisie. Dzień pierwszy robiłam naleśniki, bo znalazłam na Pinterestie przepis na tortille na słodko. Uznałam, że zrobię właśnie w wersji na naleśniku, bo unikam pszennych rzeczy. Po prostu płatki owsiane na o wiele dłużej sycą i też mają bardzo dobre właściwości. Nie kupuję nigdy mąki owsianej, tylko mielę sama płatki owsiane. Tak jest taniej, łatwiej. Dodałam też kakao, proszek do pieczenia i ja je robiłam na oko, jak większość rzeczy, ale postaram się wszystko jak najdokładniej zapisać na dole. Smażyłam je na oleju kokosowym, mam taki bio. Teraz tak myślę, że chyba już 3 lata nie używałam takiego oleju zwykłego słonecznikowego, tylko zawsze do smażenia oliwa, olej kokosowy albo masło. Bo właśnie olej mi się tak kojarzy strasznie z takimi ciężkimi rzeczami i od razu też czuć ten smak taki specyficzny. Moja mama przywiozła truskawki i znalazłam w sklepie super czekoladę z wedla 80%. Bardzo dobra w smaku. I z tego ciasta wyszło mi gdzieś z 5-4 naleśniki. Tutaj przecięłam właśnie tego naleśnika nożyczkami i pokładałam na każdą ćwiartkę coś. I jest tyle kombinacji, można dawać różne owoce. Można na przykład zrobić moją sławną nutellę z daktyli. Przepis na nią jest w każdym filmiku Tydzień Jedzenia, więc można zerknąć. Albo można taką gorzką też rozpuścić. Jest dużo, dużo kombinacji. Mam półkę taką swoją w kuchni, gdzie trzymam rzeczy na śniadanie i zawsze mam tam gorzką czekoladę, masło orzechowe, moje paczki z orzechami różnymi, domową granolę. I to jest taka jedna moja półeczka i ona jest moja, to są moje rzeczy. I jak siostra przyjeżdża, to zawsze mi podkrada wszystko, ale dzielę się. Jest okej. I naleśniki wyszły super. Są też dobrą opcją do zabrania ze sobą gdzieś, zamiast kanapek zwykłych, bo mega wygodnie się je. Nie trzeba żadnych sztućców i wszystko się trzyma w całości. Tu robiłam kolejne i zrobiłam tak, żeby czekolada była na samym dole, żeby się rozpuściła. Bo tutaj eksperymentowałam i dałam masło na patelnię, posypałam trochę cynamonem i chciałam właśnie podsmażyć, żeby się zrobił taki chrupiący, jak w naleśnikarniach czasami są. Ostatnio też zaczęłam wchodzić na menu różnych restauracji i oglądać, jakie są w karcie dania. Na przykład mam taką jedną ulubioną naleśnikarnię i tam weszłam i zaczęłam oglądać, jakie są naleśniki i właśnie dostałam mnóstwo pomysłów, co jak robić. Polecam, bo można tak odwzorowywać z ulubionych restauracji dania. Tutaj jeszcze kolejny z dużą ilością masła. Miam. Dałam do niego wszystko, co mi zostało. I tak, właśnie jak nagrywam i mam lekcje zdalne, to biorę laptopa na dół i gotuję i słucham. Więc tak to wygląda. Praca. Nie nagrywając to, śniadanie robię bardzo szybko, ale tak to staram się, wszystko ładnie kroję. Staram zawsze po sobie posprzątać całą kuchnię, żeby mama nie była zła. Dzień drugi robimy owsiankę Raffaello. Wzięłam mleko roślinne, do niego dałam łyżeczkę masła orzechowego i rozpuściłam. Do tego wiórki kokosowe. Ja użyłam akurat mleka owsianego, bo akurat takie miałam, ale to jest obojętne, można też dać zwykłe. A owsiankę zrobiłam taką najprostszą, z bananem i zawsze dodaję też siemię lniane. Zostały mi jeszcze truskawki, jakieś maliny i pokroiłam też migdały. I tak, wyszła przepyszna. I ja uwielbiam jeść śniadanie na słodko, bo zauważyłam, że jak rano zjem coś takiego a la deser, to wtedy w ciągu dnia czy tam wieczorem nie kusi mnie aż tak na słodkie. Ja kocham owoce i owoce z rana to jest najlepsza rzecz na świecie. W nich jest tyle cukru, że nie trzeba jeść słodyczy. Ale czasami potrafi mi się znudzić owsianka i naleśniki i wtedy robię na słono, więc będą też przepisy na słono. Dzień trzeci robię codziennie medytację, żeby oczyścić umysł, tak się wyciszyć. Później robię herbatę, melisa i zielona. I miałam taki luźniejszy dzień, więc uznałam, że zrobię masło orzechowe. Miałam dużo orzechów nerkowca i migdały. Najpierw dałam je do piekarnika i podprażyłam. To jest bardzo ważne. Dałam na jakoś 150 stopni 10 minut, ale trzeba sprawdzać, bo raz tak spaliłam migdały i nie fajnie, bo były bardzo gorzkie. W międzyczasie chciałam wykorzystać to, że jest piekarnik włączony, więc robiłam owsiankę pieczoną. Ja bardzo lubię używać jajka do wszystkich przepisów. Zależy mi na dostarczeniu jak największej ilości białka, bo wtedy
przykład widzę największą różnicę u mnie w sylwetce, po prostu bardziej widać mi mięśnie. Testowałam już różne diety i tak dalej, różne sposoby żywienia i taki odpowiada mi najbardziej, kiedy skupiam się na białku. Dostarczam go najwięcej przez warzywa, jajka i ryby, bo na biału kompletnie już nie tykam. Widzę po prostu, że nawet moja cera lepiej wygląda i lepiej się czuję i nie jest on niezbędny do przeżycia. Tu zrobiłam taką bardzo klasyczną, ale jeszcze w tym tygodniu będzie jedna wegańska akurat. Ja robię na oko, tutaj dosypowałam jeszcze płatków, bo była zbyt leista. Do środka dałam też łyżeczkę masła orzechowego, mrożone maliny, banana i czekoladę gorzką. Teraz masło orzechowe. Pierwsze to z orzechów nerkowca. Trzeba bardzo długo blendować, tak bardzo, bardzo długo. Jak nie wychodzi, to właśnie przez to, że za krótko. I tutaj do tego nie dałam soli i trochę żałowałam. I ma bardzo specyficzny smak, ale polecam. Kolejne to migdałowe. I migdałowe to jest chyba moje ulubione. Jest przepyszne. A bardzo łatwo się robi i szybko. Polecam. Tutaj w piekarniku też piekłam bataty od razu na obiad. Zasypałam ją jeszcze pestkami dyni, bo mają bardzo dużo cynku, trzeba pamiętać. I taka pieczona owsianka jest jak ciasto. Mam już lekcję, ale widziałam, że właśnie bardzo dużo osób robi tą pieczoną owsiankę z masłem orzechowym. Myślałam, że masło orzechowe to jest sam tłuszcz i czy on się nie rozpuści w owsiance, że zniknie. Bo na przykład raz robiłam babeczki i uznałam, że powrzucam mleczną czekoladę z mojego kalendarza adwentowego. Myślałam właśnie, że powrzucam i będą fajne takie kawałki, a ona cała się rozpuściła i nie było w ogóle jej czuć. Chcę też powiedzieć, dlaczego uważam, że śniadanie jest najważniejszym posiłkiem w ciągu dnia, bo jest to pierwszy posiłek. Pierwszy taki zaszczyk energii. Jedzenie też bardzo wpływa na nasz nastrój. Jest tak, że jeżeli rano zjemy coś niezdrowego, po czym będziemy się czuć źle i fizycznie, i psychicznie, typu jakieś słodycze, to ten dzień nie będzie dobry. Bo właśnie jedząc coś niezdrowego rano, mając tam jakieś wyrzuty sumienia później, bo każdy ma po zjedzeniu czegoś niezdrowego, po prostu gdy jesteśmy świadomi, że to nie było dobre dla nas, to później jakby poddajemy się już na cały dzień, już cały dzień możemy źle jeść i nie dbać o to, co jemy, bo już jakby na początku się nie udało. Dlatego zwracam na to tak dużą uwagę. Śniadanie to jest podstawa, żeby właśnie zacząć dobry dzień. Jest różnica, czy zje się rano bułkę z Nutellą, czy jakieś owoce, warzywa. I to jest pyszne, ale wybieramy to, po czym czujemy się lepiej. Po prostu dbamy o siebie. Tutaj robiłam racuchy jabłkowe, dodałam też trochę skórki z pomarańczy, cynamonu i widziałam ten przepis na kanale Mina Rome. Polecam, super wegańskie przepisy. Użyłam jednego jabłka i wykrawałam ten twardy środek nakrętką butelki. Bardzo fajny patent, ale można też jabłko pokroić w paski albo w inne kształty, jak się chce. Niektóre mi się rozwaliły, to użyłam do dekoracji na górę i smażyłam wszystko na oleju kokosowym. Najpierw chciałam, zrobiłam jednego naleśnika i na niego położyłam jabłko, ale za bardzo się rozwalił i nie udało się go skleić, więc później zanurzałam po prostu jabłka w tym cieście i nakładałam, wypełniałam tą dziurkę i wychodziły mega. Tak wygląda też objętościowe jedzenie. Taki protip, bo jabłko w tym naleśniku robi objętość, a ma mało kalorii. Ja nie zwracam teraz na to uwagi, ale mówię, jeżeli ktoś nie słyszał o objętościowym jedzeniu, ponieważ żeby się odchudzać, nie trzeba jeść malutko, tylko robić takie zmiany, a nie ogromne restrykcje i później jest i tak jojo. Na górę dałam masło migdałowe, moje, idealnie pasowało, te jabłka, pestki dyni, orzechy włoskie, trochę miodu. Też kolejny gwóźdź programu, czyli nowy talerzyk zielony. W sumie nie jest nowy, ale w filmiku jest nowy. Pasował mi do jabłek. Wyszły prześlicznie, jak się przekroiło, to było widać tak idealnie te warstwy jabłka i przepyszne. I tak skojarzyło mi się też ze świętami, z szarlotką. Też bardzo sycące i wyszło mi bardzo dużo tych naleśników, bo później sobie zrobiłam dokładkę, gdzie na górę dałam masło z orzechów nerkowca i przepiękne były. Po śniadaniu tran, witamina D i cynk, podstawa i kolejny dzień. Miałam super humor, bo była przepiękna pogoda, słońce,
uwielbiam. I śniadanie na słono. Dwa jajka, szpinak, sól, pieprz. I dałam łyżkę mąki pełnoziarnistej, pszennej, ale nie trzeba dawać tej mąki. Ja po prostu bałam się, że nie wyjdzie, a nagrywałam, więc chciałam, żeby wyszło. I tutaj w blenderze wszystko zrobiłam. No, ale nie trzeba dodawać mąki. Później przygotowałam sobie warzywka, pieczarki, do tego jeszcze to, co miałam w lodówce, czyli cebulę, cukinię chciałam zużyć, paprykę miałam opiekaną, taką ze słoika. Wszystko podsmażyłam na oliwie, a na drugiej patelni do naleśników wylałam to ciasto. Wyszły mi dwa w sumie z tego, bo trzeba czekać, aż odparuje z nich cała woda. Bardzo łatwo się je robiło i szybko. Tutaj przyprawiałam jeszcze moim octem kokosowym, ale można dać ocet balsamiczny. Dałam też sezam, sól, pieprz, paprykę, oregano. Tak wyglądał naleśnik, umiałam go rękami normalnie obrócić. Mogłam nawet zrobić cieńsze i więcej, ale po prostu nie chciałam, żeby... Robiłam je pierwszy raz, nie chciałam, żeby się rozwaliły. Przepis na to widziałam albo na TikToku, albo na Instagramie. Tu jeszcze dałam pomidorki, awokado, sól, pieprz. Ale no, ja najwięcej, beskidyni, rukola, najwięcej inspiracji biorę teraz z TikToka, Instagrama i Pinteresta. Na Pintereście nazywam się Sara Cwalina i tam mam tablicę z jedzeniem i dodaję, jak coś znajdę fajnego, więc może na mnie zaobserwować. To było przepyszne. Jedno z lepszych śniadań na słono. Możecie mi napisać na dole, jakie są wasze ulubione śniadania, czy na słono, czy na słodko, albo co konkretnie. Takie ulubione śniadanie, numer jeden. Czasami jak sobie tak pomyślę, jak byłam tam mniejsza w podstawówce, co jadłam na śniadanie, to było właśnie bułka z Nutellą, albo płatki jakieś cinimini z kukurydziane, z mlekiem, kakao, taka nostalgia. Może nagram film, jakby cały dzień jedzenia tego, co jadłam, jak byłam mniejsza. To było ciekawe. I dzień szósty, przepiękna pogoda. Pamiętajcie o kremie SPF 50. Nie umiem zdecydować się, co zjeść na śniadanie, czy na słono, czy na słodko. Dlatego zrobię i to, i to. Zrobię mini owsiankę i mini jajecznicę. Często mam tak, że jak nie umiem zdecydować się, to wybieram owsiankę, bo później żałuję, że nie jadłam jej. Użyłam do niej akurat napoju sojowo-ryżowego. Jest bardzo spoko. Ja kupuję w Aldi. Z malinami, siemię lniane, sama miele, bo ktoś mi napisał, że właśnie, bo kupiłam sobie też takie zmielone, ale że lepiej samą mielić. A na patelni rozmroziłam szpinak, do tego dwa jajka i trochę mleka roślinnego. Ja używam nawet do słonych rzeczy, obojętnie tam jakie mleko, nawet może być owsiane. Mi nie przeszkadza ten słodki smak, ale jeżeli by komuś przeszkadzało, to najlepiej do słonych rzeczy używać mleka ryżowego, na pewno nie kokosowe i migdałowe. I dodając ten napój roślinny, to jajecznica jest taka bardziej fluffy. To znowu mój zielony talerzyk i tą owsiankę, masło migdałowe, maliny, pestki dyni, jakieś orzeszki i wyszła taka malutka. A do śniadania na słono pokroiłam zielonego ogórka, który został, pietruszkę i koperek, uwielbiam, ćwiartkę awokado, znalazłam zieloną miseczkę, ja uwielbiam robić w ogóle dania w jednym kolorze, dałam sobie na bok jarmuż, wszystko poukładałam, awokado, dałam cytrynę, sól, pieprz, pestki dyni, wszystko po prostu co zielone. Zaczynam od na słono. Dlatego nie jem w kuchni nigdy. To była moja mama. Jest nauczycielką niemieckiego i uczy małe dzieci. Tak. Pozdrawiam mamę, która ogląda. Dzisiaj jest tak piękny dzień, jest chyba 16 stopni. Muszę skończyć edytować filmik, jest sobota. Pójdę biegać, wykąpię, a potem powtórki do matury. Więc dzisiaj naszła mnie ochota i wstałam o 7 i poszłam na spacer do lasu i do sklepu i uznałam, że zrobię brownie bez mąki. Widziałam fajny przepis na TikToku i zrobię od razu pieczoną owsiankę na śniadanie.
przepis na to brownie od razu wrzuciłam na Instagram Sara Jedzonko, gdzie zapraszam, tam teraz więcej zaczęłam dodawać przepisów i też przedpremierowo pokazuję, jak przygotowuję całe tygodnie jedzenia. Znalazłam czekoladę 90% gorzka ekstra, ale miała cukier, więc nie była jakaś taka najlepsza. I było czuć, że jest 90%. Trzeba pamiętać, żeby po rozpuszczeniu ona trochę ustygła, bo może się zrobić jajecznica, jak dodamy taką gorącą. Dam jeszcze też kakao, proszek do pieczenia. No, cały przepis jest w opisie. Wyszło przepyszne, robiłam je właśnie pierwszy raz. Tutaj dawałam też zmielone migdały, troszkę masła orzechowego. Wyłożyłam sobie taką szklaną blaszkę do zapiekanki papierem do pieczenia, bo bałam się, że przyklei się do tego szkła i będzie hardcore. Na górę posypałam też gorzką czekoladą i fajnie się rozpuściła. I jak na dwa banany, dwa jajka, to wyszło całkiem sporo. I właśnie chciałam wykorzystać, że piekarnik jest włączony, więc robiłam pieczoną owsiankę. Ten przepis widziałam na TikToku, właśnie wege. Owsianka bez użycia jajek, tylko sam banan. Nigdy wcześniej takiej nie robiłam i właśnie byłam ciekawa, jak będzie w konsystencji, bo widziałam też, że niektórym nie wychodzą te owsianki, albo tak mają być specjalnie, że są takie mokre w środku, takie jak owsianka, tylko z zewnątrz jest jakby upieczona. Wtedy na pewno nie ma tam proszku do pieczenia ani jajek. I dałam klasycznie malinki, znowu tą gorzką czekoladę. Powybierałam orzechy laskowe, zmieliłam je w takim moim mini blenderze i wyglądała przepięknie, upieczona. I w konsystencji jakoś nie ma różnicy pomiędzy tą z jajkami a z samym bananem, więc ja będę robiła zawsze z jajkami, no bo białko. Ale bardzo mi się podoba ta taka konsystencja takiego ciasta. Jakbym po prostu miała ochotę coś słodkiego po południu, to też bym sobie zrobiła to właśnie w formie ciasta. No. Przyniosłam brownie. Muszę skosztować. Boję się, że będzie za gorzkie. Nie było za gorzkie, było idealne. Dałam na górę masło orzechowe i super miało konsystencję. To z tego banana było takie wilgotne. I tak, to by było na tyle. Dziękuję bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że podobał się taki tydzień śniadań. Dajcie znać, jaki zrobić kolejny tydzień. Może tydzień obiadów, deserów. Miłego dnia. Wpadnijcie na Instagram, Sara Cwalina, bo do matury to tam będę najbardziej aktywna. Pa, pa!